Cześć, 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 witam, witam, witam serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek. Poniedziałek 23. Tutaj właśnie muszę ustawić kalendarz elegancko, że dzisiaj jest 23. 23. poniedziałek. Jest ustawione elegancko. Więc 23 kwiecień 2018 rok. Witam serdecznie wszystkim na moim live'ie. Dzisiaj test. Test kefirów. Kefir jeden. Kefir drugi. Ten jest na przykład gęsty. Będę kosztować, jak smakują. Ten jest, zawiera aktywną mikroflorę. I to jest kefir, elegancki, krasny staw. Tutaj jest Mleczna Dolina. Tutaj jest kefir Tola. A tu jest kefir naturalny, Mleczna Dolina. Zaraz będę kosztować, jak który kefir smakuje i który jest lepszy, który jest bardziej kwaśny, który jest bardziej słodki, który jest bardziej mdły albo który jest bardziej słony. Wszystko zaraz obaczę, zobaczę co i jak, który kefir z czym, co, bo test kefiru jest bardzo ważny, ponieważ no fajnie, fajnie jest wiedzieć, co się pije i co lepiej pić. I sam jestem tego właśnie ciekaw, który kefir będzie najsmaczniejszy. Czy ten, czy ten, czy ten, czy ten, a może wszystkie jednakowo będą smakować? Nie, na pewno nie. Ale też czasami jest tak, że bywa tak czasami. Nie zawsze, ale czasami tak bywa, że raz jest trochę lepszy, raz jest trochę gorszy. No nie jest to tak idealnie równe, że jest identyczny. Na przykład taki kefir, czy siaki kefir, czy owaki kefir. Na przykład jedna partia może być trochę lepsza, druga partia może być trochę gorsza. No zależy, to tak jak z chlebem. Jak się chleb piecze, to raz się lepiej upiecze, a raz się gorzej upiecze. No ale mniej więcej jednak wiadomo, że chleb smakuje jako chleb, jakiś tam inny chleb smakuje jako inny chleb, z ziarnami, czy tam taki, siaki, owaki. A teraz właśnie kefir. Będę próbować, który kefir jak smakuje. Gracek, sialala, 179 widzów, witam serdecznie na moim live'ie. Hejka, 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 pozdrów pastora, pozdrawiam pastora. Donate. Tak dokładnie, tipanddonaty.com przez Gracjan. Tak, tak, donaty, dokładnie. Są superowo i kefirowo, pozdro. O, fajnie. Superowo i kefirowo. I kefir jest bardzo dobrą potrawą, zdrową, pożyteczną i naprawdę kefir jest bardzo potrzebny. A na przykład z tego, co się orientuję, no w Polsce właśnie kefiry są bardzo dobre, bo na przykład w Niemczech to te kefiry są już takie, no i to robią tam w Niemczech czasami takie kefiry, że tam piszą, że na oryginalnej recepturze jakiejś tam
pochodzącej nie wiadomo skąd tam, z Rosji, czy ze wschodu, czy skądś tam. I nazywają na przykład kefir Kalinka i tamto, ale jednak polskie kefiry są jednak najlepsze. Bo w Niemczech próbowałem kefirów, no i to nie jest to samo. Jednak polskie kefiry są najlepsze. Właśnie teraz jestem ciekaw, jak one smakują, a który smakuje najlepiej. Ale tak jak właśnie mówię, najlepsze są jednak polskie kefiry, ponieważ w Niemczech to te kefiry to naprawdę są takie, że no nie są takie dobre jak w Polsce, po prostu tak to powiem. Tęże, jeśli pić kefiry, to właśnie polskie kefiry są pyszne, ale teraz będę właśnie próbować, który kefir jak smakuje. Bo wiadomo, może jednemu smakuje bardziej taki, na przykład gęstość, też gęstość spróbuję, bo wiadomo, i jeden woli bardziej taki gęsty z grudkami, na przykład kefir, inny woli taki kefir już taki bardziej rozbełtany, z tego, żeby nie było tych grudek. Także no wszystko zależy, jak co komu smakuje. Ja właściwie nie powiem, nie będę tutaj robić takiego testu, że będę mówić, o, ten kefir jest dobry, a jakiś tam inny kefir jest zły. Nie, tak nie będę mówić, tylko będę mówić, ten kefir i ma takie właściwości, takie. A co, kto, co komu smakuje, no to już jest indywidualna każdego sprawa, więc trudno mówić, że ten kefir jest lepszy, ten kefir jest gorszy. Po prostu będę mówić, jaki smak, jaka gęstość, jakie to, jakie tamto, a już później według swojego gustu każdy może określić, który kefir po prostu mu będzie najlepiej smakować. Jeśli chodzi o mnie, no to moje wymagania względem kefiru to są takie, żeby był przede wszystkim kefir kwaśny. Tak, musi być kefir kwaśny, a poza tym kefir według mnie powinien jednak być gęsty i mieć takie właśnie grudki. Czyli taki jak mleko kwaśne. Jak mleko kwaśne. Ja mleko kwaśne to piłem już od wczesnego dzieciństwa, już taki mały byłem, a już piłem właśnie mleko kwaśne i właśnie zawsze mi smakowało i właśnie w mleku kwaśnym właśnie były właśnie takie grudki i bardzo się dobrze właśnie piło właśnie mleko kwaśne. Kasia B. Pozdrawiam. Czemu zacina? Bo łącza mam przez telefon komórkowy. A mocno zacina? Zmodyfikowany, bo się zawstydzę. Witam, witam. Witam Kasię B, witam. Pijusz, witam, witam. Moment, moment. Nie tak szybko. Jeszcze trzeba pogadać, porozmawiać, co i jak, a później dopiero pić, a nie wypić i po imprezie. To nie, to impreza nie na tym polega. To nie jest tak jak na tych jakichś tam, że tak powiem, na tych takich tych. Na tych takich różnych streamach, takich jak to mówią, na P, te streamy takie na P. No to nie jest tak jak na tych właśnie streamach na P, tylko po prostu wpierw pogadać, porozmawiać, powolutku, pomalutku, zrobić test elegancki, a nie narąbać się, wypić wszystko i co? I do widzenia. I wielki odlot, i tego. I jeszcze wyjdzie na to,
że upił się i tego, i się live skończył. Nie o to chodzi, żeby się upić tym kefirem, tylko o to chodzi, żeby elegancko zrobić test, zbadać co i jak co smakuje, jaki ma smak. Oglądasz Majora Suchodolskiego? No czasami wbijam. Kasia B. Fajna. Pozdrów. Gracjan to brunet. Tylko mu od słońca mu płowieją. Brunet wieczorową porą, jak to się mówi. Było kiedyś taki film chyba był właśnie. Brunet wieczorową porą. Do której live? A ja nie wiem do której. Po prostu jak się urwie, to się urwie. Wczoraj robiłem właśnie live. Pierwszy zresztą, pierwszy live w Polsce. Po powrocie do Polski pierwszy live wczoraj robiłem. No i się gdzieś tak koło północy się urwał. Nagle czach, prach, łop, buchło i się urwało i koniec. Po live'ie. Tenże do której live to nie wiem po prostu jak długo będzie transmisja trwała, to tak będzie trwała. A kiedy się urwie, to tego to nikt nie wie po prostu. Czasami się po prostu transmisja urywa, a jeszcze po prostu jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby zainstalować tutaj stałe łącze internetowe, żeby się nie urywało po prostu, tylko na razie no, z telefonu komórkowego na razie leci transmisja, no i może czasami właśnie urwać, przerwać, bo po prostu to jednak nie jest przez stałe łącze po prostu transmitowane. Witam panie Gracjanie, szuka. Już od dawna mam i nie szukam. Gracjan, te włosy są prawdziwe? Tak. Bo nie siwieją, chyba że je farbujesz. I siwieją? Nie mają powodu siwieć. Fajna. 0 i 3 na raz. No, właśnie, niektórzy ludzie to myślą, że to jest tak jak z tym. To, że to tak jak jest z piwem czy z winem, że za jednym zamachem walnie całą butelczynę. Nie, nie, to kefir to jest elegancki napój. To nie jest, to znaczy trunek. Elegancki to znaczy nie trunek, tylko po prostu elegancki kefir to jest po prostu elegancki do picia elegancki płyn, którego trzeba smakować, a nie za jednym zamachem, tak jak to niektórzy piją wino czy piwo. Tutaj to jest eleganckie, to nie jest takie tego. To się pije i degustuje się, to się pije ze smakiem, bo to jest naprawdę smaczne i pyszne. Panie Gacenie, proszę pozdrowić Wojtka Suchodolskiego. Pozdrawiam z Białegostoku, pozdrawiam. W ogóle, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o... O ten... Jeśli chodzi o kefiry, to po prostu i w ogóle wszystkie właśnie takie właśnie getrynki, czyli napoje właśnie mleczne, wszystkie są właśnie bardzo dobre i smaczne. Czy to maślanki, czy to jogurty, czy to właśnie kefiry,
czy mleka zsiadłe, czy mleka kwaśne, czy samo mleko. Wszystkie są właśnie mleczne wyroby bardzo dobre, smaczne, zdrowe. No i ktoś tam kiedyś coś tam gadał, że niby mleka się nie powinno pić, bo niby człowiek tam, niby ktoś tak gadał kiedyś, że niby. A tymczasem od dawien dawna ludzie piją właśnie mleko krowie i wszystko, co jest właśnie na tym mleku robione, czyli nie tylko właśnie mleko, ale i takie mleko, i siakie mleko, i kefir, i jogurt, i mleko zsiadłe, i kwaśne, i siakie, i owakie, i maślankę, i jeszcze różne inne napoje się pije właśnie mleczne i bardzo dobre są. I no to tylko w przypadku, no rzeczywiście, no jak ktoś ma jakieś uczulenie, czy nie toleruje w mleku czegoś tam, no to wtedy nie może pić. Ale tak jak ktoś nie ma uczulenia i toleruje laktozę i nie może i nie ma jakichś tam przeciwwskazań, to jak najbardziej powinno się właśnie mleko pić i wyroby mleczne bardzo są smaczne, zdrowe i pożyteczne. Tylko jak wiadomo, no jak są przeciwwskazania no zdrowotne dla kogoś, kto ma rzeczywiście jakieś tam uczulenie, czy po prostu jego organizm nie toleruje mleka, no to wtedy no nie ma wyjścia, no nie może pić. No, ale jak ktoś normalnie mleko toleruje, no to jak najbardziej się powinno pić mleko. Jak nie ma przeciwwskazań do tego, to jak najbardziej polecam każdemu właśnie i kefir, i nie tylko kefir, bo właśnie mnóstwo różnych się jest napoi mlecznych, bo są i kefiry, i maślanki, i mleka zsiadłe, i mleka kwaśne, i samo mleko w przeróżny sposób jeszcze robione, bo może być mleko samo, może być mleko truskawkowe, jakieś tam owocowe, kakaowe mleko, czyli kakao po prostu, albo w formie czekolady płynnej. Może też być podawane na zimno, może być podawane na ciepło. No kefir zazwyczaj jednak jest podawany na zimno. No nie spotkałem się z tym, żeby ktoś pił kefir na ciepło, ale mleko zazwyczaj się pije albo na ciepło, albo na zimno. Może być też w postaci na przykład lodów mleko. Może być też i właśnie w postaci jogurtu, czy jakichś tam innych jeszcze. I to też jogurty, to jest też, także, że jest bardzo wielka gama tych wyrobów mlecznych i tak jak właśnie mówię, no w Polsce są bardzo smaczne, właśnie te wyroby mleczne są bardzo smaczne w Polsce, bo no w Niemczech to jak tam piłem kefir, no to nie to samo, to nie to samo po prostu. Grazie, pozdrów Kingę. Pozdrawiam Kingę. 250 osób. Witam serdecznie. 262 osoby. Szczerze sobie piwko. Piwko to tak przed imprezą czy coś tam to można sobie, ale tak tutaj to da ktoś subika w proszku, haha, łobudu. Ile ty lubi pan kakałko? Jeśli chodzi o wyroby mleczne, to właśnie lubię różnego rodzaju wyroby mleczne i takie, i siakie, i owakie. Dałem lajka, dzięki, dzięki.
Odpowiedz, co sądzisz o Ubudu, a nie gadasz o kefirze Ubudu Shubidu. Ello, ello, 3-2-0, Ubudu, bu, Shubidu. Ello, 3-2-0, ello, he. A teraz zaczynamy wielki test 323 widzów, witam serdecznie. 332 widzów, witam serdecznie na moim live'ie. Zaczynamy wielki test kefirowy. Dzisiaj próbuję kefir, który jak smakuje, jak jest gęsty, jak jest słony, jak jest kwaśny, jak jest smaczny i dobry. 359 widzów tęże i są już. O, jeszcze dobijają, jeszcze wchodzą następni widzowie. Witam serdecznie nowych widzów. Już jest 376 osób. Witam. Widzę, że dobijają. My już tutaj zaraz będziemy próbować test robić, kefirowy test. 384 osoby, jeszcze poczekamy, że jeszcze wejdzie. 384 osoby po raz pierwszy, 393 osoby po raz pierwszy, 399, kto da więcej? 400 osób, 400 osób już jest na kanale, 401 widzów, witam serdecznie. Kto da więcej? O, zmniejsza się, więc nie ma co. Już komplet jest, znaczy się. 402 widzów, 405 widzów nawet. Robimy test. Serca w górę, tak, serca w górę. Na cześć młodości wszyscy razem. Hip hip hura, hip hip hura, hip hip hura. Z całego serca wszyscy razem. Jesteś w Polsce, jestem w Polsce. Jestem w Polsce, 448 widzów, witam serdecznie. Jestem w Polsce, są tutaj polskie kefiry, najlepsze, bardzo smaczne. Ello, ello, ello. 32320. Gracjan, pozdrów Olkę, pozdrawiam Olkę. Tu masz jej siubidu, łubudu. No wreszcie, live wróciły. Ello, ello, 320, łubudu, siubidu. 464 widzów, znaczy 464 widzów. Witam serdecznie wszystkich. I panie Gracjanie, niech pan wystawi na Allegro obrazy, ale jako aukcja, a nie kup teraz i ustawi cenę minimalną, jaka zawsze była. Tym sposobem zarobi pan zawsze ile chce i nie robi limitu ceny. Łobudu, siobidu. Cześć, Gracjan, cześć, 467, pozdrawiam. Jeśli chodzi o ten limit, to jeśli chodzi o tą aukcję, to. No, to różnie to bywa, ale po prostu za aukcję się płaci dodatkowo. Natomiast jak się wystawia cena kup teraz, to się nie płaci. Tenże, no, kilka razy tak wystawiłem właśnie na aukcji, ale jak mi tam 5 złotych przywalili dodatkowej do opłaty, no to zrezygnowałem z aukcji, że teraz wystawiam po prostu już bez aukcji, kup teraz i tyle, bo wtedy się nie płaci tych dodatkowych 5 zł, a 5 zł piechotą nie chodzi przecież. Pozdrawiam Nikolę, ja chcę, jak będziemy, sialala. Pozdro, Bartnej. Lubisz śpiewające fortepiany? Siubidu, łubudu, elo, elo, 320. Pięknie graj, piękny cyganie. Lubię, pozdrawiam wszystkich śpiewające fortepiany. Pozdrawiam. Panie Gracjanie, proszę pozdrowić mamę. Pozdrawiam z Płocka. Pozdrawiam.
Kuchara, pozdrawiam kuchara. Pozdrów Grecek, Damiana, pozdrawiam. Tomka, no to elegancko. 472 widzów, prawie 500 osób ogląda. No to możemy teraz zrobić ten test. Który kefir? Ja myślę, że wpierw. No, to mam tutaj oczywiście szklaneczkę elegancko, żeby sobie. Ene due rabe, bocian łapie żabę. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Na to wypadło, na to bęc. No to kosztujemy. Czy kefir ten jest gęsty, czy niegęsty? Może jeszcze powinienem trochę wstrząsnąć go. Wstrząsnąć, tylko nie tak, żeby mi się wylał. I już od razu mówię. Ten kefir nie jest gęsty. I tak ja właśnie mówię. No zależy, co komu smakuje. Jednemu będzie smakował kefir gęsty, innemu niegęsty. Ten kefir już od razu wykonałem test. Ten kefir nie jest gęsty. A jak smakuje, już powiem. Nie jest gęsty, ale też nie jest taki całkiem znowu płynny. Smakuje dobrze. Jest kwaskowaty. Jeśli chodzi o gęstość, to tak gdybym dał w skali od 1 do 10, no to tak bym dał z 3 punkty, jeśli chodzi o gęstość. Czyli nie jest dużo gęsty. Kwaśny to tak 4 może punkty w skali od 1 do 10. No i słony, lekko słony, ale bardzo malutko słony. No i w smaku dobry. Lecimy z następnym. Teraz ten kefir. Krasny staw. Zobaczymy, jaki ten kefir jest. Ten kefir jest chyba bardziej jest gęsty, tak mi się wydaje teraz, jak nalewałem. Jest bardziej kwaśny. Jeśli chodzi o kwaśność, to tak bym dał 5 punktów w skali od 1 do 10. Gęściejszy też jest troszeczkę, tak 4 punkty. Słodki nie jest, słony leciutko. No i dobry, taki kefir w smaku bardzo dobry. Bardzo dobry kefir. 591 osób, witam serdecznie. Dzisiaj robię właśnie tych wszystkich nowych widzów. Witam, którzy teraz dobijają. Robię test kefirów. I jeden kefir, drugi kefir nie są takie gęste. Teraz może zobaczę ten kefir Tole z dużej butelki, butelka aż litrowa. Jeszcze wstrząsnę, żeby nie było tak, że na dole zostanie gęste. A na dole, a na górze rzadkie. No i nalewam. I zaraz powiem, jak ten kefir smakuje. Czy jest gęsty?
kwaśny. Ten kefir był bardziej kwaśny. Ten jest mniej kwaśny, tak. Tak bym dał. No. No tak. Jeśli chodzi o kwaśność, to 3. Tak, na poważnie, 3 punkty. Nie jest wcale taki kwaśny. 3 punkty. Leciutko słony tylko. Natomiast jeśli chodzi o gęstość, no to też tak. Ja wiem, tak. Nie jest taki gęsty. No to gdzieś ze 4 punkty. No ale cała nadzieja jeszcze w tym kefirze, że będzie gęsty, bo ja jakoś tak z dzieciństwa po prostu pamiętam ten smak kwaśnego mleka. Najbardziej mi smakuje jednak kefir gęsty. A ten kefir pisze tutaj, że jest gęsty. Specjalnie przy tym pisze gęsty. Muszę go zamieszać elegancko. Wstrząsnąć. Znaczy nie zamieszać, tylko po prostu wstrząsnąć butelką. Było tak kiedyś. Przed użyciem wstrząsnąć. I tutaj też powinno być właśnie napisane. Przed użyciem wstrząsnąć. Oczywiście w komedii było kiedyś tak, że było napisane na jakimś lekarstwie przed użyciem wstrząsnąć. No to zamiast ktoś to lekarstwo wstrząsnąć, to wstrząsał pacjenta. I ktoś się pytał na tej komedii, co pan robi, że pan tego pacjenta tak wstrząsa? A ten pokazuje tutaj na buteleczkę z lekarstwem i mówi, no jest napisane przed użyciem wstrząsnąć. No, ale to tak było w komedii tylko, na szczęście. Mam nadzieję, że nigdzie to tego nie praktykowali. A raczej się jednak się po prostu stosowali się do tego, żeby wstrząsać butelką. No i teraz spróbuję, jak ten kefir smakuje. Tak, ten kefir jest dużo bardziej gęsty. Ale nie jest taki kwaśny. Tak, jeśli chodzi o kwaskowość, to no 4 punkty bym dał. 4 punkty. Gęstość to tak. No, 6 punktów bym dał. Bo jest jednak gęściejszy. Leciutko słony, ale bardzo mało słony. Słodki absolutnie nie jest. Żaden kefir. Zresztą słodki nie jest. No, z tego co widzę, to ten kefir, Krasny Staw, jest najbardziej kwaśny. Jeszcze raz spróbuję. Tak. Ten jest kwaśniejszy. Ten Krasny Staw to nawet bym dał 6 punktów, jeśli chodzi o kwaśność. Jest kwaśny. Ale już więcej nie piję, bo to też się tak za dużo opić się kefirem, to też nie jest, no. Znaczy, kefir jest bardzo zdrowy, bardzo smaczny, polecam wszystkim, elegancko, tak, tak. Ale znowu bez przesady.
bo jak się za dużo wypije, obojętnie czego, czy to kefir, czy to jakiś inny napój, czy to sio, czy to tamto, to wszystko w przesadzie za dużo, jak się wypije, to nie jest dobrze. Tenże z umiarem wszystko, tenże tyle starczy po prostu tego testowania. No i mogę tutaj powiedzieć, że no jednak te kefiry są bardzo smaczne, kwaśne, słodkie w ogóle nie są, słone bardzo mało są, natomiast właśnie są kwaśne i dość gęste, chociaż właśnie jedne są trochę mniej gęste, drugie są bardziej gęste, ale wszystkie są smaczne, te kefiry. I no i po prostu do na przykład do kartofelków są bardzo dobre, o do placków ziemniaczanych, taki placki ziemniaczane z takim kefirkiem sobie zjeść. Albo na przykład pierogi ruskie bardzo smacznie będą smakować. Frytki, do frytek można też, do frytek można zagryzać frytki i popijać kefirem można. I kartofle właśnie, no jak do jakiejś surówki też nawet, jakiejś sałaty czy czegoś też kefir może być. No również można właśnie do jakichś tam jeszcze innych, na przykład do kopytek, do jakichś tam pierogów leniwych, czy no i pierogi leniwe zazwyczaj są na słodko, no to już nie tak, ale jak ktoś nie je pierogów na słodko, to jak najbardziej, jak ktoś je pierogi leniwe na niesłodko, no to jest kefir odpowiedni. Bo kefir jest kwaśny. No i właśnie, no chyba najlepszy kefir jest do placków. Do placków ziemniaczanych i do pierogów ruskich jest najsmaczniejszy. Ale to ja właśnie mówię, no, można wypić tak sam kefir bez niczego i też jest smaczny. Wcale nie musi być to dodatek do czegoś tam, do jakichś tam i potraw wyjątkowych. Pozdrów Kingę z Roxy i zaśpiewaj o niej piękną piosenkę, proszę. Na przykład Kinga z Roxy. Fajna jest. Kinga z Roxy super jest. Kinga z Roxy fajna jest, Kinga z Roxy super jest, Kinga z Roxy fajna jest, Kinga z Roxy super jest. Siema grzybie, whisky, ananas i kefir. Ojejku. A kurczak z KFC z kefirem, no kurczak, nie próbowałem po prostu, nie próbowałem jeszcze kurczaka z kefirem i nie wiem po prostu jak to by smakowało i nie wiem czy przypadkiem by nie się po prostu do toalety, by nie trzeba było po czymś takim iść. Po prostu kurczak z kefirem. Ale nie wiadomo. Wiadomo, różnie to bywa. Do pierogów pracowitych. Kiedy gotuj z Gracjanem? No jeszcze ten gotuj z Gacjanem. Jeszcze trochę. Gacjan, ile kubek dziś?
Javiera, mój kumpel się żeni w czerwcu. Pozdrów go i życz mu wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia dla Javiera. Panie Gracjanie, ja i mój brat jesteśmy pana fanami. Proszę, pamięta pan piosenkę o Tomku? Jak pan pamięta, to niech pan zaśpiewa. Tomek, 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 bardzo fajny jest Tomek. Tomek, 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 super jest. Frytki plus smalec plus kefir. Frytki plus smalec? Nie wiem, smalec. Z frytkami smalec to ja nie wiem. Nie. Frytki na oleju. Frytki w oleju, no i do frytek kefir, ale smalec. Smalec to do chleba. Chleb ze smalcem. Zazwyczaj się je chleb ze smalcem, albo smalcem można na przykład polać, smalcem można pierogi albo jakiś tam makaron. A tak swoją drogą to nie wiem właśnie, jakby smakował makaron z kefirem. Nie wiem, czy by był dobry makaron z kefirem. A kefir z chipsami to dobry? Kefir z chipsami? No. Można by było spróbować. Mam tutaj akurat takie chipsy. Wezmę takiego jednego dużego i zaraz powiem. Jest chips. Tu jest płatek chipsowy. Czyli ziemniak usmażony w oleju. Płatek ziemniaka. No i jest jak chips, podobnie smakuje jak frytka. Naleję trochę tutaj kefiru. Może tego kefiru z krasnego stawu wezmę, bo jest najbardziej kwaśny. I spróbuję, jak smakuje. Chips. Chips and kefir. Chips and kefir. Czyli chips i kefir. W duecie. Jedzony. Jak smakuje? Kefir elegancko smakuje. Chips pikantny. No. Nie wiem. Jednak kefir to bym polecał do bardziej jednak do placków ziemniaczanych albo do pierogów. Do chipsów to raczej nie.
A frytki to najlepsze ze śmietaną. Frytki najlepsze ze śmietaną, a kefir to do placków ziemniaczanych wyśmienity. A teraz test jogurtów, co ty na to? Albo jakieś mleka do kawy, pozdrawiam, albo jakieś chipsy, albo paluszki. Mleko i ogórek. No, mleko i ogórek to. Może. Czemu nie? Pozdrowienia z Częstochowy. Ponownie dziękuję, pozdrawiam Częstochowy. Grazie, pozdrów proszę Norberta. Pozdrawiam. Czy kefir to dobra popita do wódki? No to jest raczej na kaca. Bardziej się nadaje na kaca. No i w ogóle odtruwacz. Kefir odtruwa. Czyli jak się ktoś taką okropną i złą wódką opije, to później kefir po prostu no odtruwa, no i polepsza. Kefir jest bardzo właśnie dobry dla ludzkiego organizmu, w przeciwieństwie do właśnie jakichś tam trunków procentowych wysoko. Za mało cukru dodałeś do kefiru i chipsów. Cukier do kefiru to nie to. No chyba, że z owocami. Kefir wymieszany z jakimiś owocami w środku, czyli na przykład kefir wymieszany z jagodami, no i trochę posłodzić. No ale można tak próbować kombinować, ale jednak no kefir to jednak jest kwaśny i jednak najsmaczniejszy jest jednak. Pije się kefir głównie z tego, że jest kwaśny. No jak ktoś lubi kwaśne, ja lubię kwaśne. No i właśnie piję kefir, bo jest kwaśny. Natomiast słodzić po co? Nie ma takiej potrzeby, żeby kefir słodzić. Natomiast jak ktoś chce coś słodkiego, no to bardziej się nadaje jogurt. Jogurt słodki, to tak, jogurt słodki, ale kefir słodki, jak jest kwaśny, to po co to słodzić? Kefir jednak powinien być kwaśny. Co innego z jogurtem? Jogurt, tak, jogurt sobie można na słodko, z owocami, na słodko. Jak słodkiego, to tylko Gracjana. Spróbuj. Drogi Gracjanie, możesz pozdrowić Alinę? Dwumleczny człowiek ogółem. Ja to nawet nie wiem, jak kefir smakuje. Tego się chyba samego nie pije. Właśnie pije się samo. Właśnie się pije samo. Jak ktoś nigdy w życiu nie smakował kefiru, no to. No to szkoda, 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 bo naprawdę kefir właśnie jest bardzo fajny, a na przykład taki zimny kefir, kwaśny, w upalny dzień na przykład, to bardzo jest dobry
i regenerujący i w ogóle gruszkę. Pozdrawiam gruszkę. Powodzenia. Cześć Gracjanie, kiedy na live'ie walniesz sobie w flaszkę i pozdrawiasz, fajne by się z tobą rozmawiało. Akurat to nie jest tutaj jakiś ten, jak to się mówią, te takie streamy, pato streamy. To nie, tutaj nie ma pato streamy, żeby tutaj flaszkę sobie walnąć. No chyba, że flaszkę kefiru, czy flaszkę na przykład jakiegoś tam napoju, albo flaszkę soku, to tak, jak najbardziej flaszkę soku. No bo wiadomo, no flaszka to nie tylko musi być od razu wiadomo co. Flaszka to może być też i sok, mleko, czy kakao na przykład, flaszka kakała. Solić można. No, można solić kefir, posolić, jak ktoś chce, ale już jest na tyle słony i kwaśny, to naprawdę nie trzeba go solić jeszcze, żeby jeszcze solić. Pozdrów Nowa Biała. Pozdrawiam. Leci donate. Fajnie, dzięki. Podziękuwa. Pozdrowisz Łysego z siostrą. Pozdrawiam Łysego z siostrą. Dawaj frytki ze śmietaną. Frytki, frytki ze śmietaną. Bardzo fajne, super są. Chyba ten, co ma. Haj, dużo chodził. Ale na noc będzie sraka. No, po kefirze to na pewno nie będzie. U mnie to nie ma czegoś takiego, żeby po kefirze była sraka. To nie. Po jakimś tam właśnie. Po jakimś tam innym jedzeniu, czy jakiś tam to by mogło, ale po kefirze to nie. To kefir jest odwrotnie. Kefir jest właśnie jak najbardziej. No chyba, że ktoś by na przykład. No mówią, że kefir, no nie do wszystkiego można pić kefir. No podobno, no nie wiem dokładnie. Nie próbowałem jeszcze. Czy to rzeczywiście prawda? No ale podobno do ryb. Kefir z rybami to nie za bardzo. Nie za bardzo. To właśnie może być od tego właśnie sraka, czy jakieś tam, no, z czymś tam jeszcze innym. Tęże. No nie do. Nie jest to tak, że wszystko ze wszystkim. Najlepiej po prostu jeść tak, jak to nasi rodzice jedli, nasi dziadkowie. U mnie dziadek, mój dziadek, moja babcia, mój dziadek. To właśnie kefir zawsze jadł z kartofelkami. Czyli kartofelki z masełkiem. Z jakimś tam posypane jeszcze było koperkiem, czy tam jakąś tam zieloną cebulką. No i do tych kartofelków kefir, kubek kefiru. No i taki jadł, taki obiad jadł. Mój dziadek, moja babcia to tak jedli takie obiady. Kartofelki z masełkiem i właśnie z cebulką zieloną. No i do tego właśnie kubek kefiru się napili i był dobry obiad. A jak do tego jeszcze czasami dodali do tych kartofelków, jeszcze czasami dodali jajko
sadzone, no to to już był rarytas wtedy. Kartofelki z jajkiem sadzonym. Test mleka. No jeśli chodzi o test mleka, to ja nie mogę mleka, ponieważ nie lubię mleka. Lubię wszystkie przetwory mleczne, lubię kakao, lubię to, siamto, tamto, ale mleka to jakoś już od dzieciństwa jakoś, nie wiem dlaczego, ale nie lubię mleka. Mój brat na przykład to zawsze, czasami to liter mleka potrafił wypić. Taką butelkę mleka, wtedy takie butelki były szklane, litrowe, taka o litrowa butelka była szklana ze szkła. Na górze był taki dekel z takiego sreberka i taką butelkę potrafił właśnie ten dekel zerwać i taką butelkę po prostu nawet tego mleka nie gotował. Nie podgrzewał nic, tylko tak na zimno z butelki pił i potrafił wypić taką całą butelkę mleka. Litr mleka po prostu potrafił wypić za jednym zamachem. To znaczy nie za jednym zamachem, żeby takie od razu, jak to niektórzy piją, jak to niektórzy wino, marki wino piją. No nie, nie, tak to nie, ale potrafił wypić taki litr mleka tak to popijając, zagryzając czasami jakimś tam chlebem czy czymś tam i potrafił taki cały liter mleka wypić. Ja natomiast nie. Ja natomiast nie. Lubiłem mleko kwaśne, kakao, jakieś właśnie jogurty, kefiry, to tamto, ale mleka to jakoś właśnie nie lubiłem pić mleka, samego mleka. Test papierów toaletowych. Test kebaba z kapuśniakiem. Kebab z kapuśniakiem nie kosztowałem, nie wiem. Pozdrów Nową Białą. Matma, Angol i historia sztuki. Siema kefir. Kefir to jest rosół. Pozdro, Nowa Biała. Co się odpierdziela tutaj? Nic takiego. Nic takiego. Spuści się. Co się dzieje? Co kto tutaj pisze? Panie Gacjanie, pozdrowi pan Piotka. Pozdrawiam Piotka. A wiesz, kto pisze? Zaśpiewaj coś. Pozdrowisz piękną Patrycję i zaśpiewasz o Patrycji, proszę. Patrycja, 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 bardzo fajna jest Patrycja. Patrycja jest wesoła, pogodna i szczęśliwa. Patrycja, 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 super fajna z niej dziewczyna. Patrycja, 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 super fajna to dziewczyna. Powinieneś zrobić test mleka. No tak jak właśnie mówiłem, mleka to nie, bo ja nie lubię mleka. Ej, no taki serio na co dzień. Czy to tylko fame na transmisji? Jak taki serio na co dzień? Jak na co dzień serio? Serio na co dzień, tak. Dzień dobry, gdzie pan Łubudu? Kupę. Panie Gacenie, co pan myśli o osobach? Ja popijam kefirem pieczone ziemniaki. Pozdrawiam. Tak, pieczone ziemniaki są bardzo dobre z kefirem. Ogólnie ziemniaki. I gotowane, i pieczone, i smażone. Obojętnie jakie ziemniaki. Każde ziemniaki są dobre z kefirem. Nawet takie ziemniaki z ogniska też są dobre z kefirem.
i z ogniska, i takie z pieca, i z grilla. Bardzo dobre są ziemniaki z kefirem. Panie Gracjanie, pozdrowi pan klasę trzecią o obrabiarzy skrawających. Pozdrawiam. Gracjan, pozdrów. Pozdrawiam. Gracjan, Gracjan. Proszę pana, złoży pan śpiewające życzenia urodzinowe Krzysztofowi. Krzysztof, Krzysztof, wszystkiego najlepszego ci życzymy i się z tobą cieszymy. Gracjan, zaśpiewasz, zaśmiejesz się jak szalony. No, tak to ja się nie umiem, jak szalony to nie, jak szalony to się nie umie śmiać. Witam, panie Gracjanie. Czy zaśpiewa pan piosenkę o Nagaju z Włocławska? Pozdrawiam gorąco. Nagaj, Nagaj, fajny jest, super, super, świetny jest. Pozdrów, Emtek. Panie Gracjanie, czemu pan nie śpi? Tomasz pozdrawia, pozdrawiam Tomasza. Że nie śpię? A co to już jest tak późno? 646 osób ogląda live. Proszę pozdrowić śliczną Kingę. Pozdrawiam śliczną Kingę z Roxy. Pozdrów ludzi. Pozdrawiam ludzi MTechu. Zaśpiewaj o Tommy Ast. Pozdrawiam. Zaśpiewaj piosenkę o internecie. Mój internecie, mój te internecie. Jesteś mi wszystkim i bardzo kocham ciebie. Internet łączy ludzi, ludzi, internet. Internet łączy ludzi, ludzi, internet. Pozdrowi pan i zaśpiewa piosenkę o Kacprze. Pozdrawiam Kacpra. Kacper, Kacper, super fajny jest. Kacper, Kacper, fajny jest. Kacper, Kacper, ma dobry gest. Kacper, Kacper, fajny jest. Serdecznie pozdrawiam. Życzę miłej nocy. Dzięki, dzięki, nawzajem, wzajemnie. Miłej nocy. O, zaśpiewasz o aspirynie? Aspirynka, aspirynka, aspirynka. Bardzo fajna jest aspirynka. A co sądzisz o na Eurowizji? Nie sądzę, nie wiem. A może test parówek by się zrobił? Łubudu, siubidu. Elo, elo, 320. Łubudu. Gracjan, a kefir z salcesonem? Nie wiem, jak, co to by się działo. Kefir z salcesonem, to nie wiem. Gracjan, zaśpiewasz, zaśmiejesz się, zaśmiejesz. Gracjan, pozdrowienia, pozdrowienia, elo, elo. Może jakaś piosenka o Gladorze, pozdrawiam Glador. Tim Glador, pozdrawiam. Bo tutaj poleciało troszkę się przy ostatnich lat, co to? Pozdrów Marlenę, jesteś bardzo późno.
Jest już bardzo późno, Gracjanie. Czemu pan nie śpi? Dużo masz. Jest bardzo późno, panie Gracjanie. Czemu pan nie śpi? Jest bardzo późno, panie Gracjanie. Bardzo późno. Gracjan, zrobisz test. Buku, kuku. Zaśpiewaj, zaśpiewaj, zaśpiewaj piosenkę o Wojkowi. A krupniok z musztardą? Nie jadłem krupnioku z musztardą, nie wiem. Kinga z Roxy również pozdrawia i życzy wszystkiego co najlepsze. Byłby jej niezmiernie miło, jakby pan jej zaśpiewał piosenkę. Kinga z Roxy fajna jest, Kinga z Roxy taka jest, Kinga z Roxy super jest, Kinga z Roxy fajna jest. Gracjan, pozdrów Tomy. Pozdrawiam Tomy. Siemanko, siemanko, pozdrów moich kolegów. Pozdrawiam, pozdrawiam z firmy Transbed. Transbed. Pozdrawiam. Gracjan, kefir jest też dobry do kanapek. No tak. Można też popijać kanapki kefirem. Zwłaszcza kanapki na przykład z twarożkiem. Kanapki z twarożkiem i sobie popijać kefirem. Pozdrowienia od Łysego. Pozdrawiam. Jest bardzo późno, panie Gracjanie. Czemu pan nie śpi? Kefir do zupy. No czasami śpię, właśnie, no daję czasami do zupy, ale śmietany zazwyczaj, no ale kefir do tej, do jakichś sałatek też czasami dają, no, różnie można kombinować. O krupnioku piosenkę, krupniok, super jest. Krupniok smaczny jest, krupniok niesamowity, krupniok jest przepyszny. Siema, niezła ściema. Zaśpiewaj piosenkę siubidu, ubudu, elo, 320. Jadłeś kiedyś rosół z kefirem? Pycha, spróbuj. Nie jadłem. Nie jadłem rosołu z kefirem, naprawdę nie jadłem. Ej, uju. Zaśpiewa piosenkę o kry. Pozdrów mojego Zuberka, pozdrawiam. Oskara, pozdrawiam. Marcina, pozdrawiam z Gryfina, pozdrawiam Gryfinę. Napiłeś się już kefiru? Tak, już próbowałem tych kefirów. Najbardziej kwaśny to jest ten, najbardziej gęsty to jest ten, ale wszystkie kefiry są smaczne i dobre są. Na przykład do kefiry bardzo dobre są do, na przykład do placków ziemniaczanych, albo do pierogów, albo do jakichś tam różnych jeszcze innych potraw, na przykład do kartofli, do frytek. O Oskarze, pozdrawiam Oskara.
Kiedy test wódki? O nie. Gazian, ale srakę po tych kefirach będziesz rano miał. Nie. Wcale, a wcale nie. Nie będę miał. Zaśpiewaj o rabarbarze. Rabarbar, super jest, rabarbar. Rabarbar. Pyszny jest, rabarbar. Ej, łabada, łabadi. Jubidu, jupidu, łupedi. Pozdrowi pan i zaśpiewa piosenkę o Norbercie. Pozdrawiam Norberta, pozdrawiamy pana gorąco, pozdrawiam gorąco. A co sądzisz o zsiadłym mleku? Dobry jest ślad, siadłe mleko. I siadłe mleko, i kwaśne mleko, i maślanka. Też dobra. Zaśpiewaj o... Skąd czerpiesz inspirację na stylizację? Nie czerpię żadnych inspiracji na stylizację i nie mam żadnych stylizacji. Po prostu chodzę tak ubrany i uczesany, jak lubię, a nie patrzę się na żadne stylizacje. Kupę sobie szczelisz z rana, potem jeszcze na spacerze i po kefirze. Gazian, pozdrów proszę chłopaków z Woronicza, pozdrawiam. Zaśpiewaj o Patryku, pozdrawiam Patryka. Patryk, super jest, pozdrów Bartusia, pozdrawiam. Mógłby pan zaśpiewać piosenkę o Michale, pozdrawiam Michała. Jest pana wielkim fanem. Ma dzisiaj, są jego dzisiaj urodziny, więc mu 100 lat życzymy. 100 lat, 100 lat, 100 lat, dla Michała 100 lat. Ma dziś urodziny, więc mu 100 lat życzymy. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, szczęścia, zdrowia i miłości, szczęścia, zdrowia, pomyślności, niechaj żyje nam 100 lat. Zaśpiewaj siubidu, łubudu. Pozdrów Wege, pozdrawiam Wege. Kefir z wódką. Ho, ho, ho. Ej. Gracjan, pracujesz jeszcze w cukierni? Teraz nie. Może być tak kefir do naleśników lub placków. No do placków to ja cały czas mówię, że do placków jest dobry, a do naleśników? No, czemu nie? Czemu nie? Ale... Naleśniki zazwyczaj je się na słodko, a kefir jest kwaśny, więc do naleśników bardziej polecałbym jogurt. Jogurt słodki do naleśników, czyli słodkie naleśniki ze słodkim jogurtem, a kefir do tego, co nie jest słodkie, czyli na przykład do pierogów, do placków właśnie. Ziemniaczanych i do każdych innych placków też. Pozdrów please, please, please. Pozdrów Kaspra, pozdrawiam. Gdzie o Skubidu, piosenka o Skubidu. Skubi-skubi-skubi-skubi-skubi-du, Skubi-du, Skubi-du, Skubi-skubi-skubi-skubi-skubi-du, Skubi-du, Skubi-du, u-u.
Gacjan, można ci wysłać paczkę? No, nie za bardzo. Polecam kiełbasę z grilla z kefirem. Hu, 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 hu. Kiełbasę z grilla z kefirem? Nie, nie jadłem, nie kosztowałem i nie wiem. Nie wiem, jakby się to skończyło. No nie wiem. Trudno powiedzieć. Zaśpiewa pan o Norbercie? Norbert super fajny jest. Norbert super jest. Zaśpiewa pan... Krypto, pozdrawiam. Zaśpiewaj, zaśpiewaj, zaśpiewaj. Pozdrowi pan Michała. Pozdrawiam. Siema, 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 siema. Pozdrowisz Kacper. Dobry ten Patro Stream. A co myślisz o kebabach? Nic nie myślę, bo nie jadłem. Zaśpiewaj piosenkę o siubudu, bubudu. Pozdrawiasz Mariusza, pozdrawiam Mariusza, jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Melodyjnej, przyjemnej, wesołej. Szkoda, że go tak jedziecie. Jeszcze nie słyszałem, żeby on na kogoś powiedział coś złego. Pozdrowisz Kleszcza. Pozdrowisz Kleszcza Ptaka? Pozdrawiam. Pozdrów siebie. No i ciebie. Pozdrów Klaudiusza. Gretka w błotku. Gretka w błotku. Super jest. Gretka w błotku. Fajna jest. Gracjan, znajdujesz mojego chłopaka, proszę. Ja nie mam tutaj żadnej takich możliwości. Ja tutaj mam tylko telefonik komórkowy, a nie komputer. Nie mam takich różnych możliwości jakichś tam zrajdowania. O Marcinie, proszę, pozdrawiam Marcina. Czy lubisz Magdę Gessler? Lubię. Szkoda, że go tak powiedział złego. Pozdrów Pawła. I zaproponuj coś, co może dobrego zjeść z kefirem. Pozdrów Pawła i zaproponuj coś, co może dobrego zjeść z kefirem. No to placki. Placki z kefirem. Dobre są. O! 10 złotych. Pozdrawiam Gracjanku. Pizza Oli w Polsce. Pizza Oli. W Polsce 10 złotych.
Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję. 10 zł w donejcie. Pozdrowienia ze Szczecina, to znaczy na superczacie 10. Dzięki. Test chleba. No mógłby być test chleba. Co, jaki chleb smakuje, jak... Myślałeś o własnej restauracji? Nie, nie myślałem. 20 zł. Ładnie. Zaśpiewaj piosenkę o Kubie i jego wąsie. Pozdrawiam Kubę i jego wąs. 20 zł weszło. Siabadi ubudu elo elo 320. Jest. Jaka jest twoja ulubiona pizza, kochany? Moja ulubiona pizza? No to taka z szynką albo z tuńczykiem. A to nie jest tak, że jakaś jest taka no, wyjątkowo ulubiona, bo różne smaki. No, w kółko to samo jeść, to by się przyjadło. No, dlatego są różne smaki. Różne i hawajska, i taka, i siaka, i jakaś i z szynką, i z tym, i z tamtym, i z tuńczykiem, i jeszcze może być jakaś i wegańska, i siaka, i owaka. No różne, różne, z pieczarkami, z takimi, z siakimi różnymi dodatkami, różne. Różne smaki. I tylko bez oliwek, bo ja nie lubię z oliwkami. Jakoś mi oliwki po prostu... Nie wiem dlaczego, ale tak niektórzy to tak uwielbiają oliwki. No a mi jakoś oliwki nie smakują. Nie wiem dlaczego, ale... No, nie wiem dlaczego, ale tak jest, że mi oliwki nie smakują. No... Dziesięć następne poszło. Ktoś wysłał 10. Już cię patrzę. Kto wysłał? Co powiesz na test pizz mrożonych? Oglądałbym. Co powiesz na test pizz mrożonych? Oglądałbym. Jeśli chodzi o pizzę mrożone, to nie jest to samo, co pizze świeże, takie z pizzerii. No nie, no bez porównania. No najlepsze takie pizze są po prostu pizza z pizzerii, to jest pizza z pizzerii, a takie mrożone to nie. To ja próbowałem kiedyś. Nie... Taki test to raczej bym nie robił test pizz mrożonych. Nie, nie, to już nie jest to samo, to nie. To już takie jakieś jest dziwne takie, nie. Pizza to jednak jest najlepsza, to jest po prostu taka świeża, elegancko upieczona, na świeżo zrobiona, cieplutka, elegancka. A taka mrożona to... Nie wiem... Może się nie znam, ale jakoś po prostu nie przekonują mnie pizze mrożone. Bardziej wolę pizze po prostu świeżutkie, eleganckie, z pizzerii, na świeżo zrobione, upieczone. Wtedy się fajnie je i fajnie wszystko wygląda. Gracja, pozdrów mnie, pozdrawiam cię.
Gracjan, przedstaw kalendarz za sobą na wtorek, bo jest już z poniedziałku. A no tak, już jest, no tak, już jest wtorek. Wtorek i dzisiaj jest Feliksa Horacego. Imieniny obchodzą, czyli wszystkim wszystkiego najlepszego Feliksom i Horacego dzisiaj jest, Horacego i Feliksa, no to wszystkim wszystkiego najlepszego, kto ma dzisiaj imieniny. No czyli tak jak właśnie mówię, no pizza po prostu najlepsza jest po prostu z pizzerii, świeżutka, elegancka. A odmrażana no chyba, że ktoś ma jakieś dobre sposoby na odmrożenie tej pizzy i na upieczenie, to wtedy jest fajnie, ale tak mi przynajmniej kilka razy próbowałem właśnie taką jeść pizzę odmrażaną, ale jakoś tak nie przekonywała mnie po prostu ta pizza odmrażana. Pozdrawiam, pozdrawiam. Co powiesz na test? To... O, 10 zł. Dzięki, dzięki. Gracjanku, zaśpiewaj mi coś na dobranockę. Dobranoc. 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 Będzie dobranoc. Będzie supernoc. I szczęśliwa, i wesoła, i pogodna, kolorowa, bardzo fajna noc. Dobranoc, bardzo fajna noc. Dobranoc. I szczęśliwa, i wesoła, bardzo dobranoc. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Dobranoc, dobranoc, super, super. Gracjan, co ty masz? Dystans do siebie, szacun. Pozdrów ekipę z Aleksandrowa Kujawskiego. Pozdrawiam całą ekipę z Aleksandrowa Kujawskiego. Może piosenka o Zielonej Górze. Zielona, zielona, zielona jest góra, góra, góra jest zielona, zielona góra, zielona góra, super fajna jest zielona góra. Dobranoc, dobranoc, bardzo fajna noc. Dobra, ciepła, dobranoc, dobra, fajna, super noc, dobranoc. Dobranoc, fajna, pyszna dobranoc. Kiedy? Ha, 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 ratata, do. Cały czat, świetny skill w śpiewaniu. Piosenka o Głogowie, proszę. Głogów, Głogów, to fajne miasto. Głogów, Głogów, dobry jak ciasto. Bo o Głogowie każdy wie i że jest fajny, każdy to powie. Głogów, Głogów, to fajne miasto. Głogów, Głogów, dobry jak ciasto. Bo o Głogowie każdy wie i że jest fajny, każdy to powie. O, dzięki, dzięki, Bartłomiej, 10 zł, dzięki, dzięki, pozdrów,
Emilkę Łysiak i zaśpiewaj o niej piosenkę. Emilka, 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 bardzo fajna jest Emilka. Emilka, 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 super fajna jest Emilka. Emilka, Emilka, super fajna Emilka. Emilka, 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 fajna jest Emilka. Emilka, 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 fajna jest Emilka. Emilka, 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 fajna jest Emilka. Co taki smutas? Ja smutas? Czemu smutas? Jaki tam smutas? Żaden smutas. Piosenka o Sandomierzu. Sandomierz, Sandomierz, fajny jest Sandomierz, 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 super fajny jest. Ej, 10, 10, dzięki, dzięki. Dobranoc, było ekstra, idę się zabawić. No to fajnie, to dobranoc. Życzę dobrej zabawy. Dobranoc, bo już późno. Dobranoc, bo już późno. Dobranoc. Dobranoc, bo już późno. Dobranoc, dobranoc. Sześćset osiemdziesiąt jeden łapek w górę. Dziękuję bardzo. Już mu odpie głuchy telefon? Nie. Nie taki głuchy w telefon. Nie, nie, to nie jest głuchy. Sygnał jest elegancki. Co ty, co ty, co ty? Zaśpiewaj piosenkę o żółwiu. Żółw, żółw, fajny jest. Żółw, żółw, taki jest. Zaśpiewaj piosenkę o polityce. O polityce miałem taką piosenkę. Polityka, polityka, polityka. Ciągle bryka, bryka, bryga. I nowe figle psika. Polityka, polityka, polityka. Gracjan siadała na... Ajajaj, co tutaj ktoś mi pisze jakieś... Gracek, bo ja zauważyłem, że ty się zacząłeś... że ty się zacząłeś rajdów bać przez tą akcję z... Czemu zareagowałeś z gaszeniem live'a na rajd Carionera? Nie, ja nie... ja nie reaguję z gaszeniem live'a, tylko po prostu czasami łączność się traci. No i live po prostu się urywa. Jak tak się zbiegło wtedy, że on zrobił rajd i akurat wtedy po prostu urwał się czat. Ale to nie, że ja tam coś tego, że tam coś tego i owego, że tam niby to, tamto, że zgasiłem, wyłączyłem. Czy uciekłem z life'a? Nie, nie. Nic w tym stylu, tylko po prostu urwał się. Po prostu łubudup.
Shubidu, Elo, Elo 320. Poszło. No i się urwał live. No i. A tutaj, jak się urwie live, no to to już jest po prostu po, jak to się mówi, po zawodach. To już jest po zawodach, bo urwany live wywala się. No i już właściwie, jak się urwie live, no to już nie ma co zaczynać nowego. A nawet jakbym chciał zacząć nowego, to zanim się z powrotem zaloguję, zanim z powrotem to tamto, bo to wpierw trzeba ten stary live zamknąć, bo to jeszcze tam niby trwa ten live, a jest urwany. Trzeba wpierw wejść na incognito, ten live zgasić, zamknąć, wyłączyć. A, tyle jest roboty, że to co najmniej na 20 minut roboty jest z tym robieniem. Także jak się urywa live, no to kiła mogiła i koniec. I nie ma co, po prostu jest urwany i koniec. No i tak się stało w tej sytuacji, no. Nagle się urwał, wyłączył. A on myślał, że ja się nie wiem. Jego się przestraszyłem, czy że uciekłem przed nim, czy coś, że to ja niby wyłączyłem. Nie ja wyłączyłem live, tylko się urwało. No niestety, no, urywają się czasami live'y, no. Jak się nie ma stałego łącza. Bo jak ma ktoś stałe łącze, no to zazwyczaj się nie urywa live. To jest wtedy długo, elegancko. No ale niestety, stałego łącza teraz nie mam i nie mam na razie takiej możliwości. Dobra, zamknij już ten łubudu. Gracjan, pozdrów Wojtasa i Wiktora z Zamościa. Błagam, pozdrawiam Wojtasa i Wiktora z Zamościa. Kto to obok firanki? Gdzie nie był obok firanki? To jest kalendarz. Kalendarz jest. Bardzo bym cię prosił o zaśpiewanie piosenki o Obstrążnej. Jest to mała wieś, która jest na Śląsku. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Pozdrawiam Obstrążną. Kiedyś nie oglądałem live'ów Gracjana. Bartek napisał. No ale teraz ogląda. No to elegancko. Please, please, please. Ściemuwa, ściemuwa. O Sanoku. Piosenka o Bieszczadach i o Sanoku. Sanok, Sanok, super fajny jest. Bieszczady, Bieszczady, fajne są. Bieszczady są wspaniałe. Cudowne, niesamowite. Cudowne, niesamowite. Niesamowite i szczęśliwe. Bieszczady, Bieszczady, Bieszczady fajne są. Bieszczady, Bieszczady, Bieszczady super są. Bieszczady, Bieszczady. Bieszczady fajne są. Zaśpiewaj o Jakubie, którego Jakub, Jakub fajny jest.
Jakub, Jakub super jest. Jakub, Jakub świetny jest. Jakub, Jakub fajny jest. Jakub, 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 Jakub. Super fajny jest, jest Jakub. Grecjan. Kolego, ile... Piosenka, piosenka, piosenka. Gracjan, firanka się rozsuwa, ktoś tam jest. Nie ma nikogo tutaj, bo tu ściana jest. Tu jest ściana, tutaj jest ściana po prostu. Tutaj nie ma nikogo za firanką, bo tu jest ściana. W ścianie nie ma nikogo, bo ściana jest ścianą, więc w ścianie nikt nie przebywa, bo po prostu ściana jest ścianą. Nie ma tutaj niczego. Jejku, jejku. Gacjan, kogo, ile ty... Pozdrów papalone. I Makarenę z Bączy. Pozdrawiam. Styki. Zaśpiewaj o tym, jak mnie pozdrawiasz. Pozdrawiam. Gracjan, to siobo, pozdrów Łomże. Pozdrawiam. Jak oceniasz kefiry? Bardzo dobre, bardzo smaczne kefirki, eleganckie, kwaśne, smaczne. I tak jak właśnie mówię, najlepsze właśnie takie polskie kefiry, bardzo smaczne, eleganckie, bo jadłem kiedyś, piłem kiedyś w Niemczech kefir, ale te w Niemczech kefiry to nie jest to samo co polskie. I nawet tam pisało na tych niemieckich, że niby Kalinka, takie nazwy Kalinka, niby tego, niby tam receptura oryginalna. Ale kefir taki polski to jednak jest najlepszy, a niemiecki kefir to nie jest to samo. Nie potrafią zrobić. W Niemczech nie potrafią zrobić dobrego kefiru. Polskie kefiry są najlepsze. Najsmaczniejsze są. Bardzo dobre kefiry, kwaśne, eleganckie, smaczne. Tenże polecam jak najbardziej. Kefir lubię, ale wolę piosenkę Siubidu Ubudu. Puci, puci. Leżajsku, o Leżajsku. Leżajsk, Leżajsk, fajny. Leżajsk, Leżajsk, super jest. Leżajsk, Leżajsk, fajny jest. Gacjan, pozdrów Michała, pozdrawiam Michała. Ja zamówiłem z USA orzechy w syropie klonowym do lodów, deserów i ciast. Ho, ho, ho. Ładnie, ładnie. Nieźle, nieźle. Fajnie, fajnie. Panie Gacjanie, bardzo proszę, czy mógłby pan pozdrowić Sonię oraz zaśpiewać o niej piosenkę? Jest to mała wieś. A nie,
pozdrowić Soninę. Pozdrawiam Soninę. Jest to mała wieś koło Łańcuta. Dziękuję i pozdrawiam Tobiasz. Pozdrawiam Tobiasza, pozdrawiam Soninę. Sonina, Sonina, fajna jest Sonina. Sonina, 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 super fajna Sonina. Kefir zdziałał. Pozdrawiam Gliwice i Patryka pozdrawiam. I chciałbym zapytać, ile razy zostałeś? Pozdrów Szubidu Płyta roku, ha ha ha, tralala, elo elo. Patryk, familia, elo, lecimy, lecimy, nie śpimy, zaśpiewaj piosenkę o Ostrołęce. Ostrołęka, Ostrołęka, Ostrołęka. La la la, la la la, Ostrołęka. Ostrołęka, Ostrołęka, Ostrołęka. La la la, la la la, Ostrołęka. Aha! Tak, żebym nie zapomniał, to jak ktoś jest z Poznania, to już 27 w Poznaniu, 27 w ten piątek właśnie, 27, czyli raz, dwa, trzy, już za 4 dni, 27 kwietnia. Po godzinie 22 będzie mój koncert w Poznaniu, więc wszystkich zapraszam w klubie Hach. W klubie Hach w Poznaniu koncert w piątek 27. Tenże będzie impreza na całego. Zaśpiewaj o pastowaniu i froterowaniu, o Karolu proszę. Karol, Karol fajny jest, Karol, Karol super jest, Karol, Karol z Karolem jest fajnie i genialnie. Tomek, pozdrawiam Tomka. Tomek, Tomek, Tomek. Fajny jest Tomek. Tomek, Tomek, Tomek. Super fajny jest. He, greetings from UK. Congratulations, congratulations. Zamknij się i czytaj. Koncert z paluchem. Panie Gesenie, podziwiam pana. Mógłby pan zaśpiewać piosenkę dla mojej siostry Zosi? Zosia, Zosia, Zosia niesamowita. Zosia, Zosia jest szczęśliwa. Zosia, Zosia fajna jest. Zosia, Zosia super jest. Zaśpiewaj o łobudu. Siobidu, siobidu, łobudu. Łobudu, łobudu, siobidu. Elo, 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 320. Elo, 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 320. Proszę, zaśpiewaj piosenkę o Buchatku. Rudyc. Gitara, siema, siema. Ma sraczkę po ogórkach i kefirze. Ogórki z kefirem? Ogórki ze śmietaną są fajne, ale ogórki świeże ze śmietaną.
czyli tak zwana mizeria. Nie wiem, czy ktoś jadł tę mizerię, ale właśnie ogórki pokrojone, świeżutkie, cieniutko tak pokrojone, takie plasterki cieniutkie, no i ze śmietaną wymieszane, jeszcze tam trochę posolone, popieprzone. Mizeria tak zwana, bardzo smaczna, fajna jest. Ale ogórki z kefirem, no, też można jako taki napój ogórkowo-kefirowy, ogórki z kefirem, no też można. Też można ogórki z kefirem, można też ogórki kiszone też. Ogórki kiszone też z ogórkiem i z kefirem. Jak najbardziej. I please, please, please. Gitara. No i gitara. Pozdrawiam Gracjana, pozdrów Gdańsk, pozdrawiam Gdańsk. No i trzeba będzie kończyć live, bo już jest godzina późna. Późna, a nawet wczesna. Panie Gracjanie, proszę na miary na te wygodne spodenki. Na krótkie, wygodne spodenki. A to w taniej odzieży po prostu trzeba chodzić, szukać. W taniej odzieży zawsze coś tam można znaleźć. Czyli odzież zagranicznego pochodzenia, albo inaczej mówiąc, czucholandy. Niektórzy mówią odzież z drugiej ręki, czasami mówią niektórzy, że to jest odzież pochodzenia zagranicznego, inni mówią, że to jest właśnie lumpeks, tak określają niektórzy, ale po prostu chodzi o odzież używaną. W odzieży używanej można fajne rzeczy spotkać, a czasami przeceny są tak duże, że się opłaca, bo czasami nawet po złotówkę, czy tam za 2 złote można kupić coś fajnego i nie tylko spodenki, ale i koszulki, takie siakie, owakie. Ja to też, tą koszulkę to też w taniej odzieży kupiłem. W Ciucholandzie kupiłem tą koszulkę po przecenie za złoty 50. Opłaca się, naprawdę się opłaca. Fajne są rzeczy i przede wszystkim takie rzeczy się kupuje w taniej odzieży nietypowe. Nie jest to tak, że na przykład kupi się jakąś rzecz i się idzie po ulicy, czy jedzie się w tramwaju, czy w autobusie i się kogoś spotka w tej samej kurtce, czy w tych samych spodniach, czy w koszuli. Po prostu zazwyczaj są w Ciucholandach są takie rzeczy, że kogoś w takim podobnym czymś to się nie spotka. Natomiast jak się kupuje gdzieś odzież w hipermarkecie, czy gdzieś tam w jakimś innym sklepie, to czasami jest takie, jakieś kupiłem właśnie taką, co to ja kupiłem, jakiś taki dres kupiłem. No i sobie idę, patrzę się, a tu ktoś w takim samym idzie. No i trochę tak głupio jest. No głupio jest, jak ktoś ma to samo ubranie, co ty masz. A jak się kupuje właśnie w taniej odzieży, czyli w tej odzieży pochodzenia zagranicznego, czyli w ciucholandzie, czyli w lumpeksie, czyli w szmateksie, czyli w odzieży pochodzenia zagranicznego, czyli właśnie w odzieży używanej, jak się kupuje, no to czasami można kupić takie rzeczy, że nikt inny nie ma
tych rzeczy, bo one są sprowadzane gdzieś tam z daleka, przyjeżdżają. I kogoś natrafić na kogoś takiego tak samo ubranego, no to by musiał gdzieś tam jechać, po prostu daleko do jakiegoś kraju dalekiego. Ej no, hej ho, z lumpa tylko, pozdrów, pozdrawiam. Wczoraj mój brat Łukasz roztrzaskał kolano. Może pan życzyć dużo zdrowia i zaśpiewać piosenkę o kolanie? No to życzę dużo zdrowia, no i powrot, no i żeby się to kolano wyleczyło. Kolano, 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 fajne jest kolano. Kolano, 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 super fajne jest kolano. Zaśpiewasz o moim koledze Sebastianie. Pozdrawiam Sebastiana, który miał wczoraj urodziny. Sebastian, Sebastian fajny jest. I miał, 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 miał urodziny. Więc mu 100 lat teraz życzymy. Przepocone koszulki po Hiszpanach? Nie, nie. To nie są przepocone koszulki, to jest wszystko wydezynfekowane, wyprane, wytegowane, czyściutkie rzeczy można kupić. Czasami całkiem nowe można kupić. Całkiem nowe jakieś tam rzeczy. Czasami całkiem nowe, mało co używane, czasami w ogóle nieużywane, czasami tylko raz albo dwa razy wkładane, bo czasami są niektórzy tacy. Kupią jakąś koszulkę gdzieś tam właśnie w Ameryce, czy w Afryce, czy gdzieś tam jeszcze w jakimś innym kraju, daleko za górami, za lasami. Po prostu kupi jakąś koszulkę, ubierze raz, dwa, no i już mu się znudzi. A to jest wszystko, to nie są jakieś brudne rzeczy, to jest wszystko wyprane, zdezynfekowane, eleganckie. Ja sobie zawsze chwaliłem właśnie kupowanie po przecenie w taniej odzieży. Zawsze sobie chwaliłem i zawsze byłem zadowolony z zakupów w takich właśnie sklepach z tanią odzieżą. Pozdrów Gdańsk, pozdrawiam Gdańsk. Witaj kolego, proszę. Daniela, Daniela, pozdrawiamy. Ja czasami sram na stare. Oddaję do lumpeksu. Gdzie kupić bilety na ten koncert w Chachu? Halo, halo? Chach? No to po prostu w Chachu, w Poznaniu. To no to po prostu tam na miejscu trzeba po prostu no trzeba na miejscu kupić bilety, ale ja myślę, że to przed wejściem, ale można tam podejść i się spytać, ale z tego co wiem, to ostatnio to jakoś tak było właśnie, że tam ludzie przychodzili, no i po prostu kupowali te bilety przy wejściu. Nie było jakiegoś takiego czegoś, że tam gdzieś jakieś tam sprzedaże, wyprzedaże. Można podejść i się spytać ich tam, czy można wcześniej kupić bilet. Można, czemu nie?
Pozdrów Gracjana, co ma dobry stream? Siabadi bada. Pozdrawiam. Powiem tak, Gracjan. Jest kefir z Aloes, zdrowy i dobry. Ja kupuję na wagę ciuchy i buty, jakie tanio, i sprzedaję za więcej. Można zarobić. Ja kupuję na wagę ciuchy i buty, jakie tanio, i sprzedaję za więcej. Można zarobić. No tak. Czasami tak, rzeczywiście. Jak kupi się na przykład taką koszulkę za 1 zł i na przykład taką koszulkę sprzeda się za 5 złotych, to ma się 4 złote zysku. No to jest niezły interes. To jest rzeczywiście niezły interes. Dezynfekcja fajna jest, siubidubida. Pozdrawiam wszystkich. Najlepsze są teraz gimbusy, które się śmieją z lumpeksu Gracjana. Noszą ubrania tej samej jakości z jakimś logiem i marzną 5000%. Często jest tak, że ktoś chodzi w takich ubraniach z lumpeksu albo z ciucholandu po przecenie. I czasami jest tak, że nawet o tym nie wie. Czasami nawet jest tak, że o tym nie wie po prostu. Bo dostał takie koszulki, spodnie i nawet nie wie o tym, że to są po prostu, że one są z lumpeksu, tylko sobie myśli, no widocznie kupione gdzieś tam w sklepie, nie wiadomo jakim, eleganckim. A tymczasem bardzo fajne rzeczy można kupić właśnie w lumpeksie, a czasami właśnie tandetę czasami można kupić właśnie w tych sklepach takich, jakichś tam takich hipermarketach, jakichś takich czasami można, tutaj z odzieżą. Kiedyś to taką koszulkę kupiłem w hipermarkecie, no to taka była, że w ogóle po pierwszym praniu po prostu się rozleciała. Po pierwszym praniu. W ogóle skurczyła się strasznie. Kolory w ogóle straciła i w ogóle taka jakaś. A jak kupiłem koszulkę w lumpeksie, właśnie jak kupiłem koszulkę taką po przecenie, w taniej odzieży, to po prostu latami, czasami po prostu długimi, długimi latami służy. Nic się nie kurczy, nic się nie spiera. Kolory są piękne, utrzymują się długo i w ogóle. A tak jak właśnie mówię, no kupiłem taką koszulkę nową, niby nowa, ale co z tego, że nowa jak jednorazówka, bo dosłownie była na kilka razy, bo kilka razy w niej wyszedłem, a potem ją wyprałem, no to się tak skurczyła, że w ogóle założyć jej nie mogłem. No tak to jest czasami. Bardzo chętnie wybiorę się na koncert. Mógłby pan pozdrowić i zaśpiewać piosenkę o Piotrze z Poznania. Mam nadzieję, że spotkamy się w piątek. Pozdrawiam. Piotr z Poznania. Super fajny jest Piotr z Poznania. Super fajny jest Piotr. Sialalalalala. Była kubka po kefirach, a dlaczego by miała być?
Bez przesady, bez przesady znowu. Co ty się rozkurczyłeś? Rozkurczyłeś? Nie wiem. Dobra, idę spać. Ktoś napisał. No to ja też idę spać. Do dobranoc. Napisz po prostu, że chciałbyś takie mieć, ale po prostu cię nie stać. Szanowny panie Gracjan, co sądzi pan o kosmitach? Pozdrawiam. No, kosmici, jak to kosmici? Fruwają, latają talerzami latającymi. No i po prostu, no to kosmici po prostu, latający, fruwający, migający światłami, latają sobie statkami latającymi talerzami. A co sądzę? No co mam sądzić? No po prostu są i tyle. A co tam sądzić? Co mogę sądzić? Nic nie sądzę. Elo, elo. Co sądzisz o popku? Też nic nie sądzę. Nie, nie jestem od sądzenia. Panie Gacjanie, chętnie wybiorę się na koncert, jeśli szczeli pan salto na Wersalce. Masz jeszcze szansę to odwrócić wszystko i mnie pozdrowić. Zefir, pozdrawiam Zefira. Zefira, Zefira. No to pozdrawiam Zefira, pozdrawiam, pozdrawiam. Czy zaśpiewasz piosenkę o Wojtku z Brzączowic? Pozdrawiam. Wojtek, Wojtek, super jest. Wojtek, Wojtek, fajny jest. Wpadnę na koncert, jak się dasz zaprosić na kefir. Istnieją? No a dlaczego by mieli nie istnieć kosmici? No pewnie, że istnieją. A dlaczego by mieli nie istnieć? Pozdrów Piotra. Pozdrawiam Piotra. Bartka pozdrawiam. Patryka pozdrawiam. Ludzie śpią. Panie, czy stream będzie zapisany? Pozdrawiam, tak, zapisany będzie, ale nie od razu będzie bo zazwyczaj to się po prostu nawija, nabija i po pewnym czasie ten stream będzie. Ale jutro już, tak, jutro rano już będzie można ten stream oglądnąć. Pozdrawiam pan Rabarbar, pozdrawiam Rabarder. No jasne, że istnieją. Ufista. Tu UFO było. Na moim streamie było nawet UFO. Jasne, że istnieją. UFO do mnie. Ufista napisał UFO. To pozdrawiam Ufistę. Życzę dobrych lotów. Siema, Gracjan, pozdrów Izę. Pozdrawiam Izę. Patryk, familia. Pozdrawiam. Zaśpiewy o finansach. Pamiętasz, jak grałeś kiedyś w Radiu Świecie? Coś tam było, a już tak dawno, że już nie pamiętam po prostu tak dawno.
Coś tam było takiego, gdzieś tam na naszej klasie dawałem jakieś reklamówki na naszej klasie. Jakieś takie plakaty były, ale to już tak dawno temu, że nawet już nie pamiętam, co dokładnie, jak dokładnie, gdzie dokładnie i z czym dokładnie, ale było, było. W Radiu Świecie było, było. Przynajmniej pamiętam, że na naszej klasie zawsze plakaty reklamowe dawałem na naszą klasę, że tu będzie właśnie audycja ze mną. No i tak to było. Fajnie, fajnie było, fajnie było. Zaśpiewasz piosenkę o Bartku? Pozdrawiam Bartka z Lublina. Pozdrawiam. Normalni ludzie śpią o tej porze. No to na razie, dobranoc. Masz jakąś drugą połówkę? Pewnie, że mam. Panie Gacjanie, czy pan... Pozdrów. Kaptura. Pozdrawiam. Tak samo mam na imię. Pozdrawiam. Pozdrawiam Mikołaja. Radio Świecie było 10 lat temu, prowadziłem to radio. No to fajnie. Fajnie, fajnie było. Fajne czasy z Radiem Świecie, bardzo fajne czasy. Na naszej klasie, zawsze na naszej klasie się ogłaszałem, że będzie audycja w Radiu Świecie. Dla Patyka pozdrowienia. Chciałbyś wystąpić w MasterChefie? Tak. Chciałbym. Gracjan, co jadłeś na obiad? Pozdrawiam, Filip. Na obiad? Na obiad co jadłem? No. Kurczaka jadłem. Tak, kurczaka. Oryginalnego, prawdziwego kurczaka. Oczywiście nie całego, tak kawałeczek tam kurczaka. No i do tego jeszcze było warzywo, czyli marchewka elegancka, tenże fajne, fajne. Kurczak i marchewka. Wbijajcie na kanał. Wbijajcie, wbijajcie. Proszę, proszę. Proszę, proszę. No to już będę kończyć live, bo naprawdę już jest późno. Kefir zaliczone. Test kefirów skończony. Eleganckie kefirki. Kwaśne, super, polecam wszystkim. Naprawdę są fajne, smaczne, pyszne. Jeszcze na zakończenie live'u jeszcze wypiję trochę kefiru na noc, żeby się dobrze spało. No i na zdrowie wszystkim, właśnie na zdrowie, bo kefir jest naprawdę na zdrowie. W kefirze jest zdrowie, naprawdę jest zdrowie w kefirze. To dobranoc wszystkim. Na razie, cześć wszystkim, dobrych snów, dobrej nocy, do zobaczenia, a ja piję kefir. Na zdrowie, 100 lat. Dziękuję. Dobranoc, na razie, cześć. Pozdrawiam. I polecam następne live'y, następne streamy.
ze mną. A na dzisiaj to już koniec, bo już późno. Trzeba iść spać, bo jutro trzeba wstać. No to na razie cześć. Bye, bye. Dobranoc.